uwaga, uwaga. Chciałbym wam przedstawić Jacka Leczyszyna. Ja dostałem książkę Jacka do ręki od Grzesia. Mówi, Mariusz, druga pachnąca. Ja wącha na stary, nie, faktycznie. Siadłem całą noc, poczytałem i kurde, wreszcie ktoś zrobił coś, gdzie mówiłem, że przeczytałem i mam człowieka, którego znam. Spotkaliśmy się w Gdańsku. Nie trzeba było wiele mówić. Mówię, wiesz co? Wykorzystałem twoją książkę, trzymaj. I zrobiłem, wydrukowałem co? Wydrukowałem wszystkie litery. Z hasłami. Kto wsparł tą imprezę, ma znak na rynku. I te znaki są tu opisane. Dzięki komu? Temu człowiekowi. Myślę, że podziękujemy mu, a potem sprawdzimy, co znaczy. Jak ktoś będzie miał znak, nie będzie mógł go zrozumieć, to musi wyjąć co? Trzy następne? Ja to pomogę zrozumieć. Zapraszam. Tak, słuchajcie. Nazywam się Jacek Greczyszyn i zajmuję się starożytnymi sposobami zapisu. Przede wszystkim głagolicą, której polska nazwa brzmi glęgolica, a pochodzi od ględzenia, a więc od starożytnej umiejętności zaplatania światów. To, czym jest właśnie ględzenie, a więc posługiwanie się pismem zwanym dzisiaj częściej głagolicą, zajmuje się w Polsce na wysokim poziomie zaledwie kilka osób, a udało się ich tutaj zgromadzić, między innymi pan Tadeusz Mroziński. W Rosji zajmuje się tym dużo więcej osób. Natomiast w samej książce o runach słowiańskich, które są innym pismem, mówił dzisiaj Piotr, a to, co jest ciekawe w książce Winicjusza Kosakowskiego, Polskie runy przemówiły, jest tam taki talizman pod numerem 89, jeżeli ktoś będzie czytał, który zawiera zarówno runicę polską, jak i właśnie znak głagolicy A. Ale czym są te znaki? Są różne sposoby rozumienia oczywiście, bo tak jak z każdym znakiem skróconym, a więc skróconym, abstrakcyjnym. Bo słowo abstrakcja znaczy skrót. Tak jak runica była pismem powszechnym w miarę, tak głagolica była pismem wieszczów i zajmowano się nim w kompleksach świątynnych w starożytności. Znak A w takiej podstawowej wersji. Jeżeli mielibyśmy podzielić jakikolwiek znak, nie? Bo chodzi, ja dzisiaj będę mówił w sposób skrócony właśnie. Ja może kilka tych znaków pokażę, tak, żeby mniej więcej oswoić się, jak one wyglądały. Tu mamy znak R w jednej z modyfikacji. M. Ja sobie tą literkę zostawię. G. Każdej z liter przyporządkowana jest liczba i słowo. U, u mnie, ucz. O. I tak dalej. Ja proponuję, żebyśmy może to puścili, żebyście sobie poprzeglądali, jak te znaki wyglądały. Tak? Dobrze. A ja pokażę jeden ze znaków, który bardzo dużo nam dzisiaj tutaj powie, nie? Bo to jest ucz, a więc albo uk, ucz, nauczanie. Jeżeli podzielimy pole, na którym będziemy rysować, na cztery części, tak? Albo najpierw na dwie części. U góry mamy sferę niebieską, na dole sferę ziemską. Jest jeszcze prawa i lewa strona. Prawa strona, patrzymy na to tak jak samo jak na herby, tak? Polskie, a więc jeżeli coś jest po prawej stronie herbu, to nie znajduje się po tej stronie, tak? Czyli od nas na prawo, tylko po tej stronie. Jeżeli i mamy kółka i kreski w samej podstawie, tak?
Kółka oznaczają zgromadzenie mocy, kreski i ukierunkowanie tej mocy, tak? Jeżeli mamy na przykład znak U, moglibyśmy powiedzieć, że to jest coś takiego. Ta część odpowiada za sferę niebieską prawą, a więc bardziej męską, ta niebieską lewą, tak? Czyli magnetyczną, ta elektryczną, jeżeli mielibyśmy odwołać się do rozumienia sił i ich przekazu. Bo służy, aha, i do czego to służy, tak? Jeżeli weźmiemy jakikolwiek wyraz polski, nie? Na przykład jesteśmy na Kujawach, tak? To byśmy zapisali tak. Ja możemy zapisać jako ja, ale również jako ja. Znak ja, jać, ja zapisuje się jednym znakiem, znaczy głoskę, tak? W. Y. To jest jeden ze sposobów zapisu, tak? K jako dusza, która jednocześnie odpowiada na pytanie jak. Jak coś ma być zrobione, tak? W głagolicy rosyjskiej, w cyrylicy, w bukwicy, w azbuce. To są też sposoby zapisu słowiańskie, starożytne. To jest kako, jak. A tutaj jednocześnie K jako dusza, w odróżnieniu od ra, światło, a więc światło z naszego splotu słonecznego, można powiedzieć. Nie? U jako nauka, ale tak, bo widzimy, ten znak się powiela. Jest to znak O, który się powiela i tutaj jest zaczątek, który mówi o tym, że ten znak jest powielany dalej. Ja, czyli czym jest ja i dlaczego zapisuje się je w ten sposób albo w ten sposób? Jest to kątyna, a więc świątynia, według której organizujemy swoje pole. Ja zwracam Państwu uwagę, że słowo Polska i Polacy nie pochodzi od pola, na którym rośnie rzepa, ale od pola mocy, które każdy ma i powinien uprawiać. To pole możemy organizować przy pomocy czworościanu, tak? Z tym, że jeżeli byśmy złożyli czworościan i spojrzeli na niego z góry, uzyskalibyśmy taki znak. Nie? A ten jest jeszcze głębszy, wspomina o podziale na kilka części tego miejsca, tak? Moglibyśmy jeszcze podzielić je tutaj na głębsze. To jest już wyższa szkoła jazdy, na początek nie ma sensu tego robić. Co można robić z takimi znakami, oprócz tego, że można przeobrazować każde słowo z języka polskiego, którego używamy na co dzień i służy nam w mowie do przekazywania wiedzy i informacji. Można, przeobrazowując to, tworzyć rzeczywistość, tak? Można przy pomocy tych znaków również wróżyć. Te znaki, w odróżnieniu od runicy, od tarota, służą do rozwoju wewnętrznego, duchowego, a więc nie mają złych znaczeń. Żaden z tych znaków nie ma złych znaczeń. Nawet jeżeli byśmy odwrócili, nie warto, jeżeli byśmy znak odwrócili, to nie warto dawać tym znakom złych znaczeń, bo po co to nam potrzebne? Niech to znaczy po prostu słabszą energię. Nie? A dlaczego
warto to robić, tak jak wspomniałem, do tworzenia rzeczywistości. A więc wzmacniać swoje nie wiem, modlitwy, swoje życzenia znakami głagolicy. Odwołując się do całego systemu neuronowego, a więc patrząc na znak, wyobrażając sobie jego kształt przed sobą, wypowiadając głoskę, o której on mówi, i żeby pobudzić ten system neuronowy, również narysować go przed sobą. Nie? Ja tutaj, część z Państwa ma ten znak, jakiś znak narysowany na dłoni. Można wzmocnić ten znak, rysując go przed sobą, tak? I spójrzcie, na przykład by wyglądało to w ten sposób, znak C. Co to daje? Ja wiem, że ten znak jest tutaj, bo go stworzyłem sam przed chwilą, tak? Jeżeli, można zakląć w tym znaku moce, ale trzeba je najpierw poznać, tak? Pan Tadeusz dzisiaj opowiadał o gwiazdach, że można czerpać tę moc z gwiazd i ją wkładać. A jeżeli jej nie czujemy, to udawajmy, że ona tu jest, a stanie się dla naszej podświadomości prawdziwa. A jeżeli stanie się dla naszej podświadomości prawdziwa, bo podświadomość nie zna w czasie ani przyszłości, ani przeszłości, tylko chwilę obecną. Jeżeli narysujemy ten znak tutaj, tak, i wyobrazimy sobie, że on tu jest, no to nabiera on dla naszej podświadomości prawdziwości. Jeżeli ten znak dla naszej podświadomości jest prawdziwy, to podświadomość zaczyna przyciągać siły nadświadome, a więc prawa wszechświata, tak? Ja może tu jeszcze rozrysuję ten znak ja, bo on jest jednym z kluczy do głagolicy czy glęgolicy. Mamy podział na trzy części. Tak jak trzy krainy słowiańskie. Jawia, nawia i prawia, lub bardziej po polsku jawa, prawa i nawa. Nawa od nawiedzenia, nawijania, ale również od nawyku, tak? Czyli od tych wszystkich automatyzmów, które podlegają nam, tak? Jest to właściwie taka starożytna, bym powiedział, słowiańska psychologia, a więc nauka o duszy. Tak, czyli mamy te trzy krainy. Gdzie jest która? No to wiadomo, że z takimi pismami zawsze najważniejsze jest obrazowanie to, które sami przez siebie przepuścimy. Tak? Te wszystkie wyobrażenia, którymi wzmacniamy pismo, są naszym arsenałem w pracy wewnętrznej. I powiem jeszcze trzy słowa o krainach i przejdę do herbów rodowych. Te trzy krainy to właśnie prawa wszechświata, nawyki. Świat nawy jest to świat wyobrażeniowy. Tak? Tam się niektórzy mówią, że to jest świat zmarłych i tak dalej, ale dostęp dla nas ludzi żyjących do świata nawy pochodzi od naszych wyobrażeń, od naszych snów, wyobrażeń, i nasze wewnętrzne wyobrażenia mają tendencję do tego, żeby zlewać się z podświadomością innych ludzi, tak? I całego kosmosu poprzez prawa wszechświata. No i to tak w skrócie, nie? I teraz ta głagolica to jest jedna z książek, które napisałem. Pokażę pokrótce kilka innych, tak? To jest gra fabularna wpisana w 1995 roku na podstawie mitologii słowiańskiej, tak jak wówczas ją sobie wyobrażałem. Tak, tu mamy tą glęgolicę. Nadaj herb swojemu rodowi, to jest najnowsza książka i z 2009 roku już też posługiwałem się wtedy głagolicą, wówczas bułgarską, tak zwany tarot słowiański. Pisany w ogóle nieodchwaszczoną polszczyzną, nie bym powiedział, nawet taką uniwersytecką. Nadaj herb swojemu rodowi, dlaczego i po co? Herby rodowe, jak dzisiaj je postrzegamy,
są szlacheckie. Z tym, że te szlacheckie najczęściej były nadawane przez pana i jego słudze i wasalowi. Ja tych herbów nie zamierzam podważać, wręcz przeciwnie, bo dzięki temu w ogóle kultura herbowa przetrwała. Natomiast herb prawdziwy, rodowy powinien być opracowany przez sam ród. Po to, żeby przy jego pomocy łączyć się z duchem rodowym. Z takim opiekunem rodu, coś jak anioł stróż, ale w perspektywie pokoleń. Jak to robić? No to właśnie między innymi przy pomocy głagolicy albo runicy. Czy to tej 40-znakowej, czy tej, którą opracowywał pan Felix Gruszka, 18-znakowej. Co jeszcze warto powiedzieć? Aha, na co dzień oprócz tego zajmuję się takimi rzeczami jak przypomnienie ludziom ich poprzednich wcieleń. Czyli siedzę sobie z klientem i wprowadzam go w stan, w którym zaczyna sobie przypominać kluczowe wspomnienia, które mają bardzo duży wpływ na jego życie dzisiaj. Tak? No i tam jeszcze parę innych rzeczy, takich bardziej związanych z psychologią. Zostałem jeszcze poproszony, żeby wspomnieć o takiej inicjatywie tworzonej przez szamanów, którzy zdecydowali się zmienić trochę naszą świadomość ze względu na te fale emigracyjne, z którymi teraz mamy do czynienia, że po prostu będą się zbierać w różnych miejscach. Najbliższe spotkanie bodajże na Górze Ślęży, gdzie będą łączyć się z pradawnymi duchami naszych przodków i z duchami ziemi po to, aby wsparły nas w tych trudnych czasach. Jeżeli ktoś chciałby zgłębić temat głagolicy w tej wersji, którą ja się zajmuję, to zapraszam na grupę Glengolica.pl, nie, na grupę Glengolica na Facebooku. I myślę, to wszystko. Dziękuję. Chciałem wam przedstawić człowieka z Gniezna. Jak mówi się Komet z Gniezna, to ciężko pomylić Zbyszka, bo filmy, gdzie były kręcone o Gnieźnie i o wojach z Gniezna, bez niego się nie obchodzą. Poznaliśmy się w Gnieźnie, jak mi podał rękę, to wiedziałem, że to jest mężczyzna, który naprawdę bardzo, bardzo wiele może. Jak zobaczyłem jego rzeźby, to mówiłem, że nie tylko może wiele, ale też piękne rzeczy robi. Żeby nawiązać do tego, co robi Zbyszek, gdy dostałem kiedyś, znaczy poprosiłem, żeby mi zrobiła nasza znajoma jedna, która ma kamieniarstwo, taki młot, o którym walczono bardzo, bardzo dawno temu. Jest teraz informacja w mediach archeologicznych, że znaleziono 7000 lat temu groby, gdzie wszyscy, którzy byli pokonani, mieli połamane nogi i rozbitą głowę. To było takie narzędzie. Komunikat był jeden, tak? Jeden. Tylko w tym grobie nie było młodych kobiet, tak? Komunikat był jeden dla tych, co zostali, a dziewczyny porwane. Zobaczyłem zbroję, zobaczyłem broń, to się nazywa groniec. No i to jest fajne coś. Oddaję głos. A propos właśnie pochówków, znaleźliśmy parę lat temu na głębokości 1,60 m grób wojowniczki, czarownicy również, która miała głowę spłaszczoną głazem. Była bez jednej nogi, ale miała umbo od tarczy, miała miecz zwinięty w serpentynę i jedną ostrogę, jako że była bez nogi. Głowa była dlatego przyciśnięta głazem, żeby nie straszyła, prawda? I to miecz był zwinięty również, żeby nie mógł być użyty ponownie. Ale to tak na marginesie. Reprezentuje w zasadzie dwie formacje. Raz Stowarzyszenie Twórców Jemioła, a dwa Grupę Widowisk Historycznych Komes z Gniezna. Tu siedzi nasz prezes, nie wiem dlaczego mnie wypchnął akurat, żeby mówić o Jemiole, ale pokrótce. To jest mój strój codzienny w zasadzie, ale najpierw powiem o Jemiole. To jest stowarzyszenie, które skupia w sobie różnych artystów, twórców ludowych, ludzi wykluczonych społecznie, niepełnosprawnych, robimy dla nich warsztaty jeszcze i tak dalej. Rozpiętość działania jest bardzo duża, tak pokrótce tylko powiem.
od literatów, artystów różnej maści, po twórców ludowych, rzeźbiarzy, kowali średniowiecznych i tak dalej, i tak dalej. No działamy, jeszcze działamy, ale jak długo to potrwa, nie wiadomo, bo to wiadomo jak jest ze stowarzyszeniami i z tą rotacją ludzi, prawda? Natomiast grupa widowisk historycznych KOMES to jest zupełnie coś innego. Działamy w Gnieźnie i nie tylko w Gnieźnie. Ostatnio kręciliśmy filmy historyczne na Lednicy, w Grzybowie. To jest gród taki wczesnoplemienny w Grzybowie. Kto tu był? Tu jest jeden przedstawiciel Wrześni, koło Wrześni, tak? Ty się urodziłeś tam, więc wiesz, gdzie jest Grzybowo. To jest gród zapomniany. Myślano, że to są umocnienia szwedzkie. Okazało się, że to jest gród wczesnoplemienny z X wieku, ponieważ kiedy Mieszko dochodził do władzy, wszystkie grody wczesnoplemienne niszczono. W tym samym miejscu powstawały takie same, lecz już książęce. A ten jako jedyny się ostał. Znaleziono tam artefakty wikińskie, zresztą i dirhemy arabskie. Ale to też na marginesie. Zajmujemy się właśnie widowiskami odtwórczymi, czyli to jest X wiek. Najczęściej są to pokazy bardzo ostre na miecze, topory, włócznie i tak dalej. Sam zresztą uczę młodzież walki, więc wiem jak to boli. Ale chcę również powiedzieć o Gnieźnie, o tym magicznym miejscu. Gniezno, a więc gniazdo, prawda? Tu nie mówimy o bajeczce Rusa, Czecha i Lecha, prawda? Mówimy o tym magicznym, gniezno posadowione jest na siedmiu wzgórzach, tak jak miasto Moskwa, Paryż, Rzym. I mało kto wie, że wzgórze Lecha, no, nazywa się to współcześnie wzgórze Lecha, posadowione jest na małym wulkanie. I pierwsza kącina, czyli to miejsce magiczne, to pierwotne, właśnie znajdowało się tam. Dzisiaj w tym miejscu stoi katedra. Nie ma już tego miejsca magicznego. Próbowałem je znaleźć w podziemiach. Nic z tego, nie dało się. Nie ma po prostu. Odkąd katolicy właściwie zawładnęli tym wszystkim, straciły moc te miejsca. A oni mądrze budowali, właśnie wiedząc o tym, że ludzie będą przychodzili tam, prawda? Więc wykorzystali to. No cóż jeszcze o Gnieźnie? Właściwie to wszystko. Nie chciałbym zabierać za dużo czasu. A może jeszcze, mało kto wie, chciałem powiedzieć o królu Bolesławie II. Niektórzy nazywają go, ale bardzo niewielka garstka ludzi, Bolesławem Zapomnianym, a to był król koronowany. Tyle, że krwawo rządził, około roku został zamordowany. Był mnichem początkowo. Miał po abdykacji Mieszka II, bo wiadomo, że Mieszko II zrzekł się tronu, regalii nie wywiózł. Rycheza nie wywiozła regalii. Tyle, że Bolesław II chciał przywrócić wiarę rodzimowierczą, wiarę przodków. Wtedy wybuchło wielkie powstanie ludowe. Bardzo krwawe, wyrżnęli wszystkich klechów katolickich w pień. Dlatego to właśnie jego rządy były takie krwawe, zamordowano go. Ale pojął za żonę Florynę, mniszkę niemiecką i spłodzili syna również, który nazywał się Propatryk. Kto o tym wiedział? Nikt nie wiedział. Ale ostatnie źródła na to wskazują, że tak było. Propatryk, który był przeznaczony też do stanu duchownego, a więc został mnichem. Został również wywieziony do marchi niemieckiej i, no, i tam właśnie został mnichem. Nie wiemy, jak dalej losy się potoczyły tej dynastii, tej odnogi dynastii, prawda? Bo pierworodny syn Mieszka II, odnowiciel, niestety przyjechał znowu z Niemcami, no i wprowadził to, co mamy do dzisiaj. Więc śmiem twierdzić, jako że zbliża się 1050. rocznica tak zwanego chrztu Polski, że przyjęcie tegoż chrztu jest największą klęską współczesnej Polski. Wszystko, co nas złego spotkało, to właśnie ze strony Kościoła Rzymskiego. To wszystko w zasadzie. A regalia?
Dlatego był Bolesław II, aha, nie skończyłem jeszcze. Bolesław II, dlaczego Rycheza wywiozła regalia do Niemiec, prawda? Do cesarza w zasadzie. Ponieważ Bolesław II te regalia umieścił na tak zwanych, my nie mówimy bożki, ale na świętowidzie właśnie. Założył mu koronę, dał mu berło, dał mu jabłko i to się możnowładcom nie spodobało. Traktowali to jako obrazoburcza czynność, prawda? Dlatego go zamordowano. Dlaczego Bezprym? Ponieważ kler katolicki zniszczył wszystkie dokumenty, zniszczył pamięć o Bolesławie II i nadał mu przydomek bez prymatu, bez niczego, bez znaczenia. To jest właśnie działalność kleru rzymskiego, prawda? Ja tylko dodam, że w kwietniu 23 będziemy na pewno w Gnieźnie, w Niemu Zenka i to się przyłączy. Chcąc być na wzgórzu Lecha, to myślę, wydaje, że... Zresztą nie jestem od gadania, tylko od działania. To jest zupełnie inna historia, prawda? Do zobaczenia. Do zobaczenia. I zapraszamy do Gniezna oczywiście. Tadeusz jakby otworzył worek informacji, gdzie nas zmusiło do myślenia. I tu jest już nas kilku, to jak siadamy, to mówimy o rzeczach, których byśmy nawet parę lat temu, dwa czy trzy, nawet nie mieli zielonego pojęcia. A warto mieć pojęcie. Więc oddaję głos Tadeuszowi, żeby trochę nam tutaj namieszał, a myślę, że warto, bo jak byłem pierwszy raz na kursie, to wyjechaliśmy, kurczę, jak to działa. Ale mnie jeszcze się spotkało, że ja byłem dzień prędzej w Czechach. Te Czechy spowodowały, że ja zacząłem już myśleć inaczej, dzięki temu, że potem zaczęliśmy to czytać, obserwować. Jeszcze był człowiek, który był Chorwatem, mówi, to tak jest normalne, a wy tego nie rozumiecie? To też mówi, no trzeba się uczyć, nie? Więc się uczymy teraz. Nada uczyć się. Tak. Proszę. Dzień dobry. Tadeusz Broziński. Znaczy ja nie będę tu rozwijał całej historii ruchów nieba, tylko powiem tak w miarę oględnie, żebyście Państwo mogli to zrozumieć. Tam są filmiki ze mną na YouTube, czy wykłady prowadzę. I chciałbym Państwu powiedzieć, że jest taka historia, że posługujemy się całą masą pojęć i dochodzimy do pewnej, do ściany, nie? I chciałbym spróbować wyjaśnić parę pojęć jakich, takie bardzo proste pojęcie, na przykład siły przyrody. Mam pytanie do Państwa, czy ktoś odpowie, co to są siły przyrody? Wierzymy w siły przyrody, miłość Boża, mądrość Boża, natura, wszystko, tylko co to jest? Żywioły. Proszę? Żywioły. Bardzo dobrze, ale nie dokładnie. No bo byłeś tam u mnie na zajęciach. Jak to wygląda? Dobry uczeń, tak. Proszę Państwa, Ziemia się obraca z prędkością 1700 km na godzinę na równiku. Prędkość liniowa jest. 1667. No tak dokładnie. Ja uważam, że 1704, ale to już druga sprawa. W ruchu obiegowym Ziemia biegnie z prędkością 108 tysięcy km na godzinę w ruchu obiegowym. Czyli kiedy podejmowaliśmy decyzję o wyjeździe tutaj, byliśmy w zupełnie innym miejscu. Jak żeśmy wsiedli do samochodu, byliśmy w innym miejscu. Jak wysiedliśmy z samochodu, byliśmy w innym miejscu. I jak Wiktor miał wykład, byliśmy w innym miejscu w przestrzeni. I jak ja zacząłem wykład po godzinie tego, to przelecieliśmy 100 tysięcy kilometrów przestrzeni. Czyli jesteśmy jeszcze w innym miejscu. I lecimy dalej. I tu przy tej prędkości, czy przy jednej, czy przy drugiej, zapalimy papieroska i dymek nie wieje. Włosiska to powinno nam rwać, a my się powinniśmy trzymać przy tych prędkościach. Przy takich potężnych prędkościach. A tu nic. Bączka jak ktoś puści, to powolutku się rozejdzie. Do wszystkich dotrze. Ale powinno to zniknąć natychmiast przy tych prędkościach.
ruch siły te natury to są ruchy. W tym wypadku ja mówię o ruchach Ziemi, ale jeszcze mamy takie ruchy, które wykonują wszystkie ciała niebieskie. Może skupimy się troszeczkę na chwileczkę na ruchach Ziemi, żeby sobie być w stanie wyobrazić, jaki potężny kocioł się dzieje w przestrzeni międzygwiezdnej, w niebiosach gwiaździstych i jak to jest wszyściuteńko harmonijnie ułożone. Bardzo będę mówił o psalmach, tylko że już chcę powiedzieć, troszeczkę wyprzedzić czas. I w psalmach są takie zapisy, gdzie powinniśmy spoglądać na wszechświat oczyma Bożymi, oczyma Twoima. Bo my patrzymy oczyma swoima, czyli my patrzymy tak. A powinniśmy patrzeć z drugiej strony, spróbować się to wszystko wyobrazić. Ja cały czas mówię o głagolicy. Bo każdy wykład poprzedzam takim właśnie wykładem, żeby zmienić punkt siedzenia. Tą obserwację prowadzić spoza układu, a nie z środka układu. Wtedy jesteśmy cały czas w pojęciowości pozornej. Mimo tego, że my jesteśmy miastem Bożym i my mieszkamy w tym mieście. Ziemia oprócz tego ruchu, jak mówiliśmy, wirowego i obiegowego, wykonuje taki ruch, który nazywa się przesuwanie punktów równonocy. Ale nie zdążymy go omówić, ja tak wspominam tylko. To jest jeden z ruchów orbity ziemskiej. Jeszcze jest ruch precesyjny, o czym Wiktor właśnie mówił. I ten ruch precesyjny polega, że Ziemia się porusza w ten sposób. Wykonuje ruch wirowy, ruch obiegowy i porusza się w ten sposób jeszcze. To samo, co Wiktor pokazywał tam. Może jeszcze do tego wrócimy, ale tutaj troszeczkę powiem jeszcze. I wszystkie ciała niebieskie poruszają się w podobny sposób jak Ziemia. Ja nie jestem astronomem z wykształcenia, nawet nie wiem dokładnie, znaczy nie znam wszystkich gwiazd, bo to jest no, olbrzymia wiedza, katalogi i tak dalej. Ale wszystkie ciała niebieskie poruszają się w ten sposób i wytwarzają energię Bożą o różnych wartościach. To jest Słońca, no bo gwiazdy to Słońca i planety jako gwiazdy błądzące, czyli ciała takie, no powiedzmy, zimne. I one cały czas wytwarzają energię Bożą. Nauka podaje, że przestrzeń kosmiczna ma 28 milionów kilometrów, znaczy 28 lat świetlnych, czyli z prędkością światła, jakbyśmy się przemieszczali przez wszechświat, to trzeba nam na to 28 lat, chyba tak, czy 28 milionów lat. Zresztą to nie ma nic do rzeczy, bo to są takie olbrzymie, bo Wiktor mówi na przykład, że 29,5, on by tam stał na takim stanowisku, no i tam. To podzieliliśmy na pół. No to jest taka zabawna historyjka. Ale to jest olbrzymia przestrzeń i olbrzymia ilość ciał, które wytwarzają tą energię, która znajduje się w przestrzeni międzygwiezdnej. I to możemy nazwać siłami natury. Część tych sił natury znajduje odbicie w nas i w otaczającej nas rzeczywistości przyrodniczej. I to są dopiero siły natury. Teraz już Państwo będziecie wiedzieli, co to są siły natury. To, że coś rośnie, tam jakaś trawka, roślinka czy jakiś zwierzaczek, on otrzymuje energię z niebios. Otrzymuje siły natury i to są właśnie te siły natury. Dodać mogę, że ta przestrzeń międzygwiezdna nazywa się mać. Mać. I to nie to, że nazywa się mać. Znaczy tak jakby z rosyjska byśmy powiedzieli my, a te ze znakiem miękkim na końcu. I tam takie słyszymy ć. Mać. Mać. I to nie jest nazwa, która powstała wtedy, kiedy powstał język radziecki. Ta nazwa obowiązywała w starożytnym Egipcie, w państwie Kusz i w państwie Wawat i brzmiała dokładnie tak. Mać. Po słowiańsku. Czyli bardzo, bardzo dawno temu.
I ta przestrzeń międzygwiezdna jest rodzaju żeńskiego, nazywana w psalmach zaimkiem osobowym i, czyli ona. Myśmy przełożyli to na, tak na współczesny język. Następna sprawa. Rozmawiamy o reinkarnacji, zmartwychwstaniu, karnacji. No cały jest, cała opowiastka jest, ale Orygenes, filozof chrześcijański, chrześcijaństwa obrządku słowiańskiego, stał na stanowisku, że powinniśmy w pierwszym względzie wziąć pod uwagę zjawisko preegzystencji dusz. Jeżeli mówimy o inkarnacji, karnacji, zmartwychwstaniu, to my mówimy o zjawiskach wtórnych, które następują później. I tu możemy się boksować, ile chcemy, kto ma rację, a kto jej nie ma, tylko skąd te dusze się wzięły. Otóż te dusze zostały wytworzone przez ruch ciał niebieskich we wszystkich swych ruchach i wypełniają świadomość przestrzeń międzygwiezdną, która nazywa się mać, czyli matka, dokładniej macierz, makosz, po łacinie matrix. Mówi to Państwu coś? Mówię takim językiem no, technologicznym, jakim się spotykamy. Więc te dwie substancje, jakie są produkowane przez te ciała niebieskie, to jest Słowo Boże i światłość. Czyli dźwięk i światło. Dwie substancje, które po wytraceniu energii tworzą materię. Jeżeli ktoś, a tu jeszcze malutką uwagę zrobię, malutkie cofnięcie się. Otóż wszystkie religie na ziemi wywodzą się z chrześcijaństwa obrządku słowiańskiego. Jeszcze raz powtarzam, wszystkie religie na ziemi wywodzą się z chrześcijaństwa obrządku słowiańskiego, czyli z chrestomatii, co się tłumaczy pęd do wiedzy, pęd do nauki. Wiem, że to jest biczowanie społeczeństwa, ale należy się uczyć. I miałem tutaj właśnie mówić o świetle i dźwięku. Otóż te dwie substancje, produkty Boże, jak mówię, to jest Słowo Boże i światłość, czyli światło i dźwięk, fizyka kwantowa. Obie substancje mają strukturę falową i zachowują się tak jak woda. Też produkt Boży, swoisty, świadomy produkt Boży. I falowanie wody odbywa się 8 fal małych, 9 duża. Tutaj bardzo gorąco polecam zachowanie, no powiedzmy, akt kultu, od jak jest u starowierców, w ogóle w prawosławiu, bo prawosławie zachowało najwięcej elementów chrześcijaństwa tego prawdziwego, chrześcijaństwa wiedzy. Zresztą język starocerkiewnosłowiański, nie starosłowiański, ale starocerkiewnosłowiański, który już jest językiem młodym, mimo wszystko nikt nie jest w stanie tego języka przetłumaczyć na żaden z języków na świecie ze względu na ogrom pojęciowości. Ten ruch, jaki Ziemia wykonuje, Wiktor pokazywał właśnie te kręgi, jak słyszeliście o kręgach Odry, Węsiory i tak dalej, to są uniwersytety na wolnym powietrzu. Tam mogą być jakieś. Ja byłem w Odrach i Węsiorach i wiesz, czy tam koło Słupska chyba tam są takie. Proszę? Chyba tak. To są uniwersytety na wolnym powietrzu i tam się ludzie uczyli ruchów nieba. To, co Wiktor pokazywał, te kamienie, one są ułożone w ten sposób, że ten 13, ten 14 jest w środku, akurat patron kierunku północnego jest w środku, a pozostałe 13 są dookoła, a można ułożyć w ten sposób, jak ma Wiktor ułożone i można ułożyć 14, tak jak tu jest. Jak w rzeczywistości to się odbywa. Polaris, ta gwiazda, która jest dzisiaj patronem kierunku północnego, i obecnie znajdujemy się o 1/80 stopnia od amplitudy zerowej,
Tu Państwo mogę nam tak na marginesie powiedzieć, że dlatego się śpieszą tak wszystkie te złe siły, żeby zakończyć to swoje wraże dzieło, bo to jest czas, kiedy dojdzie do zerowej amplitudy i nastąpi przebiegunowanie. Nie ma jakiegoś takiego przebiegunowania, że jak mówiliśmy tu o tych prędkościach, że Ziemia naraz się zatrzyma i zacznie się w drugą stronę kręcić. Trzeba mieć nie po kolei w głowie, przy takiej masie i przy takich szybkościach. Tylko po prostu, jeżeli patrzymy oczyma Twoima, oczyma Bożymi, to jak Ziemia idzie tak, to ona wykonuje ten ruch tak, jakbyśmy patrzyli raz w prawo, raz w lewo. I dojdzie do punktu polaris, dochodzi i zaczyna ruch w drugą stronę. Jeżeli patrzymy oczyma Twoima, nie swoima, bo dla nas się nic nie zmienia. Tak samo jest, tylko na niebiosach dzieje się, prowadząc obserwację, dzieje się tak, że ten ruch rozpoczyna się w drugą stronę. I gwiazda Polaris, co tłumaczy się we wszystkich językach, ona nazywa się Polak. Słyszycie Państwo? Powtarzam, Polak. Głośniej. Nazywa się Polak, żeby było zabawniej, ostatnie dwie gwiazdy, czyli Cielak i Gwiazda, nazywają się Strażnicy Polaka. Żeby było weselej. Tu już o psalmie żeśmy mówili. I narodzenie Chrystusa, jak Państwo słyszeli, odbyło się, kiedy ukazała się nowa gwiazda. Więc jeżeli nam obiegła oś Ziemi te wszystkie gwiazdy, to doszła do gwiazdy, wskazywała na starą gwiazdę. A od roku 44 przed Chrystusem, od 13 marca 44 roku, czyli w dniu, kiedy zamordowano Juliusza Cezara, psalmem 23, czyli 23 uderzeniami sztyletu w ciało, zaczęła się era nowej gwiazdy, czyli gwiazdy o nazwie Polak. Ten czas będziemy mieli jeszcze około 1150 lat. Ten, kiedy patronem kierunku północnego będzie gwiazda Polak. I dopiero przejdziemy do gwiazdy Pasterz. Zachowania niebios gwiaździstych, a także przebieg żywota ludzkiego. Nie mylić z życiem, bo życie to jest nasze życie w czasie, kiedy posiadamy ludzkie ciało i znajdujemy się w planie grawitacyjnym Ziemi. Natomiast żywot, tu już trzeba to rozgraniczyć, odbywa się wtedy, kiedy posiadamy ludzkie ciało i kiedy ludzkiego ciała nie posiadamy. I też możemy żyć bądź w planie grawitacyjnym Ziemi, bądź w chwale Bożej. Jeżeli nasza dusza będzie miała wagę ujemną, minus będzie ważyła. I wtedy jest w stanie pokonać grawitację i oderwać tą grawitację, o której mówiłem, że trzeba by się trzymać bardzo mocno, żeby nas nie wyrwało. Więc jest tak, że dusza nasza zostaje w planie ziemskim, czyli w planie grawitacji ziemskiej i o tym mówi samogłoska O, ze swojej samogłoska jasna O. Natomiast jeżeli byśmy mieli żyć w chwale Bożej, to mówi o tym samogłoska jasna A. Znaczy nie mamy czasu, żebym ja Państwu tutaj o głagolicy tam coś pisał. I o psalmach jeszcze wspomnę. Otóż psalmy w formie pierwotnej były zapisane tak, że wartości cyfrowe liter stanowiły o koordynatach, czyli współrzędnych, astronomicznych obiektów niebieskich, o których mówi dany psalm. Wyobrażają sobie Państwo? Głowa mała. Znaczy ja tego wszystkiego jeszcze nie znam dokładnie. Natomiast każda z literek głagolicowych odpowiada jednemu gwiazdozbiorowi. Odpowiada temu gwiazdozbiorowi nie tak,
że Stachu, kiedy maczał wąsy w piwie, to mówi tak, dzisiaj ten gwiazdozbiór przypiszemy temu, a ten przypiszemy temu. Nie. Otóż jeżeli państwo mieli styczność z traktatem Enuma Elish, to jest tam taki zapis, który mówi, że starzy bogowie nie mogli spać, bo młodzi bogowie hałasowali w niebiosach. I dopiero kiedy ci młodzi bogowie zostali zmuszeni do zaprowadzenia porządku, to starzy bogowie mogli się położyć spać. Chodzi o to, że kiedy utworzono litery, czyli uporządkowano gwiazdozbiory i przypisano im określone wartości dźwiękowe, które mają odbicie w literkach. I wtedy nastąpił pokój w niebiosach. Dodać mogę, że do tych starych bogów zaliczymy boginię Tiamat. Ta matka, ta macierz. Natomiast młodzi bogowie nazywali się bardzo wesoło, bo nazywali się Lachma i Lachamu. Czyli Polak i Polka. Państwu opowiadam takie historie, które należy się tylko, powiemy tak, no to ci Słowianie to byli takie cwaniaczki i mieli miód w uszach, bo oni tak wszystko mieli. Jak to się działo? Jak oni mogli to zrobić? Otóż nauczanie było wielostopniowe, znaczy tak było mądrze pomyślane, że małe dzieci uczyły się różnego rodzaju wyliczanek. Czekamy na krótkie pytanie. Raz, dwa, trzy minęło. Czekaj, fajnie. Na razie dziękujemy. Dziękujemy. Teraz Tadeusz będzie w kuluarach.